Witam w kolejnym odcinku Octo Expansion ze splotu na dwójki. Prowadzę ja Mito i tej uroczej Octarionce będziemy pomagali dzisiaj przechodzić kolejne wyzwania w głębokomorskim metrze, bo to są trudne wyzwania, ale nie dla mnie, więc jej urok, który jest kierowany, który kieruje jej rękę z bronią, to wybuchowa mieszanka wygranej, więc lecimy. Tak. Miała być linia C. Wygląda na to, że trzeba będzie się trochę cofnąć w linii C, żeby do pierwszej C1 dotrzeć. W sumie to jest już część D. I tak trzeba się cofnąć, więc whatever. Dobrze. Ojej. Ojej. Dostać się do celu z limitowaną farbą. No to elo. Pierwsza rzecz. Czy ja potrzebuję zużywać farbę? To nie jest na czas. Więc czy mogę dojść z pełnym pojemnikiem? Chyba nie z pełnym pojemnikiem, ale... bardzo wypełnionym. Może. Chłopak. Nie zdążyłem. Psa. Wygląda na to, że jednak. Okej. Okay. Nie regeneruje się. Czyli można było go w ogóle zepchnąć. Presją. Lubię. Dobra, wolałbym się upewnić. Dobra, zacznę jak będzie odwrócony w drugą stronę. Okej. Bo za dużo wykorzystałem tego. Tam już jest koniec? O tak, 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 tak. Dobra. Spróbujemy to zrobić na spokojnie. Spokojnie. Nie irytując go za bardzo. Mamy duży zapas farby. Okej, okay. Jedna kropla tam. Ile? 25. Co to za wyzwanie, które się tak przechodzi prosto? Abstrahując, że przechodziłem wszystkie wyzwania na ograniczony tusz w Splatoonie 1, które były dosyć wyśrubowane, powiedzmy. Nowy chatlock. Dobra, więc zerknijmy na chatlock. Okej, okay. Marinie wyładowuje się bateria. Perl pisze, że słowa.
Perry się nudzi, jak dojrzała osoba. Perry sprawdza, chce wykopać brudy na kapitana Cuttlefisha. Kapitan nie ma nic do ukrycia. Zobaczmy. Dosyć epickie, prawdę mówiąc. To wygląda jak DJ-ska, oktariańska osoba po drugiej stronie. Squid Break Splatoon. Dowodzona przez drugiego liternaut. A nie wiem, może wodza Cuttlefisha? Forces of enemy doing the Aroa Castle. Podczas walki. Przywraca wspomnienia. A Perry mówi, że... że jednak real deal jest. Dobra, koniec trendowego tłumaczenia. Czas, kurczę. To jest B1, tak? Nie, C1, co ja mówię. Bla, bla. Wszystkie cele, nim czas. Nim czas minie, dobra. O, filetowe włosy. Rekomendowany jest ten. Okej. Zawsze trochę emocji czuję, jak tak. Dobra. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Uwaga, uwaga. Okej. O, fuck. Okej. Gdzie są jeszcze? Są na górze. Opsa. O, fuck. A, nie. No i zabraknie mi czasu. No cóż. Trzy szanse. Tak. No cóż. Zdarza się. Ale prawie. Więc blisko było. Ale coś się rozkojarzam za szybko. Dobra. Dobra. Tak. 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 Opak. No dobra. To się rozkojarzyłem. No dobra, na tym piętrze też mi zostało coś do zarnięcia, ale raczej dam radę. Wyżej coś mi zostało jeszcze, na pewno. Fuck. Ha! Idealnie. Pamiętaj. Muszę przypomnieć sobie, jak będę montował, pamiętaj mi to w przyszłości. Zobacz ostatnią klatkę z ostatnią sekundą, żeby obczaić, ile ci zostało do końca. Dobra. No to trzy plansze, myślę. Jeszcze mam trochę czasu. Więc lecimy dalej, po prostu.
bez broni. Okej. Niech będzie. Zawsze te emocje są po prostu. A co jak przegram? A co jak? O, jedno życie. Czyli pewnie... Ja mogę jeszcze raz zobaczyć Keep Doing Until Time. Czyli... Okej, przeżyć. Unikać dopóki do końca czasu. Okej. Brzmi groźnie. Zobaczymy. Opak. Okej, to nie był mądry pomysł. Okej. Dobra, po prostu spróbuję trzymać się z tyłu. What? No nie. O, fuck, jeszcze na koniec. Nie, dzięki. Okej, okej. Okej, ale myślę, że wyzwanie to też jest fajna sprawa. Szkoda, że jedno życie niestety. Easy. Chociaż pewnie tamte były super cenne. Te pudełka z kawiorem, no ale trudno. Mówi się trudno. Ha, było fajnie. U, kolejna linia na horyzoncie. Ładnie, ładnie. No w każdym razie... W każdym razie... Myślę, że... Żeby zachować jeszcze coś na potem, przydałoby się skończyć w tym momencie. Tak, myślę, że to dobry moment. W każdym razie, dziękuję za oglądanie tego Octo Splatoon z Octo Expansion dodatkiem prowadziłem ja, Mito. I do następnego. Trzymajcie się. Cześć i czołem, hej i w ogóle.